przechodzimy do kolejnego punktu czwartego porządku obecności. Podjęcie uchwał. Druk numer 203. W sprawie uchylenia warunków zabudowy na inwestycji w terenie ulicy Piasta Kołodzieja w Krakowie. Opiniuje się pozytywnie wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą budowa budynku stacji obsługi mechanicznej pojazdu, placu manewrowego, parkingu, dróg wewnętrznych, gradni, infrastrukturą techniczną wraz z budową stacji trafo, szamba i zbiornika na ścieki przemysłowe na działce nr 184/1. Uzasadnienie. Planowana inwestycja usytuowana jest w części przemysłowej Miszczeniowic. Z przedłożonych dokumentów wynika, że stacja obsługi mechanicznej pojazdu spełnia wszystkie środowiskowe uwarunkowania przewidziane dla tego typu inwestycji. Istotną rzeczą jest fakt tworzenia nowej miejscowości, dlatego Rada Dzielnicy postanowiła jak wyżej. Proszę o opinię Komisji Merytorycznej. Komisja Rewizyjna czy opiniowała? Nie opiniowała. Komisja Infrastruktury? Jednogłośnie za. Komisja Edukacji? Nie opiniowała. Budżetowa? Opiniowała jednogłośnie za. Praworządności? Nie opiniowała. Kultury? Nie opiniowała. Sportu? Nie opiniowała. Pomocy społecznej? Nie opiniowała. Dziękuję bardzo, że ktoś z Państwa chciałby zabrać głos. Proszę Wiesław. Ja tylko Państwa ukazał się wygląd budynku stacji i lokalizacja. No tak, wyglądają tu nieczytelną. To jest zajęcie do skarbowych. Proszę Państwa, to jest tutaj jak mapa, tam u góry, tam urząd skarbowy tutaj. No. To ta działka. Poza tym. Zatem proszę o przyjęcie uchwały według druku nr 203 w sprawie ustalenia warunku zabudowy dla inwestycji w rejonie ulicy Piasta Kołodzieja w Krakowie. Kto jest za? No, dziękuję bardzo. Stwierdzam zatem, że Rada Dzielnicy 15 Miszczeniowice podjęła uchwałę nr 26 łamane przez 203 łamane przez 213 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji w rejonie ulicy Piasta Kołodzieja w Krakowie. Dziękuję.